Peter, zaczynasz? Dobra. Kurczę, dostałam jedno ziarenko popcornu. To takie smutne. Przestańcie się śmiać. Lepiej sprawdźcie, co wy macie. Ja mam małe wiaderko. Nieźle. Wygląda pysznie. Tylko ty zostałaś, Vivien. Jak dużo popcornu, cała góra. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Przestańcie się na niego gapić. Jedzcie swój. Myślę, że bardzo szybko sobie z tym poradzimy. Mimo wszystko zamierzam cieszyć się tą chwilą. Właśnie tak trzeba żyć. Co robisz, Peter? Pokazuję, na czym polegają dobre maniery. Wiem, że ich nie znacie. Patrzcie i uczcie się. Potrzebny mi będzie nóż i widelec. Wspaniale! Dzięki nim mogę ostrożnie pokroić popcorn na kilka kawałków. Co za wykwintny smak. Po prostu niesamowite. Mógłbyś się troszeczkę pospieszyć? To wszystko, skończyłem. Nie trzeba było mnie tak pospieszać. Ups, przepraszam. To gazy. No i gdzie się podziały twoje dobre maniery? Fu, ja nie potrzebuję żadnych sztućców. Po prostu zjem swój pyszny popcorn. Boże, jest taki chrupiący, taki świeży. Brakuje tylko dobrego filmu. Ojej, czy już wszystko zjadłam? Tak szybko? Nawet nie zauważyłam. Cóż, zostało tylko jedno ziarenko. Czas je dojeść. To jest moja szansa, nie mogę tego przegapić. Co ty zrobiłeś, Peter? To niesprawiedliwe. To mój popcorn. Nie mogłem się powstrzymać, był tak blisko mnie. Vivien, teraz ty. Pyszności, ale mam szczęście. Nie mogłam nawet o tym marzyć. Zabierajcie ręce od mojego popcornu, natychmiast. Ugryzła mnie w palec. To straszne, teraz jest cały czerwony. Myślę, że musimy połączyć siły, bo inaczej nie będzie popcornu. Weźmy odkurzacz i podejdźmy tak blisko, jak to tylko możliwe. Włączaj, Mary, jestem gotowy. Działa, radzimy sobie świetnie. Wkrótce będziemy mieli cały popcorn. Jak mi się to podoba. Uwielbiam wprowadzać w życie sprytne plany. Nie rozumiem, gdzie jest mój popcorn? Peter, natychmiast wyłącz ten odkurzacz. To niesprawiedliwe. Ukradliście mi popcorn. Vivien, od twojego krzyku boli mnie już głowa. Zabieraj swój popcorn z powrotem. Świetnie, wyłączyliśmy ją z gry. Teraz nikt nas nie powstrzyma. Musimy szybko spróbować. Ekstra, jest naprawdę dobry. To był świetny plan. Tym razem jestem gotowa sprawdzić talerz jako pierwsza. Wow, paczka gum. Bardzo to lubię. Nie ma co zwlekać. Zjem ją tu i teraz. Kilka gum naraz. Podoba mi się to. Fajnie, masz szczęście. To na pewno. Nie spiesz się, Vivien. Najpierw musimy podnieść klosze. Tego się nie spodziewałam. Jak to dużo gumy. Cała słodka ściana. Musisz się z nimi obchodzić, ale jeszcze za wcześnie, aby je otwierać. Przepraszam, zupełnie zapomniałam, że Peter nie sprawdził swojej porcji. Ale u mnie wszystko super. Teraz zobaczymy, co ja mam. Wow, jak to się wszystko zmieściło pod pokrywką. Nie wiem, to niesamowite. Odebrało mi mowę. Z każdej strony wygląda wspaniale. Muszę jak najszybciej pozbyć się opakowań. Wystarczy je zdmuchnąć. Właśnie tak, to było łatwe. Też chciałam tego spróbować. Ej, zabieraj ręce, nie zamierzam się z nikim dzielić. Siwus, obraziłam się. Sieci czekaj, aż zjem swoją gumę. Takie to miękkie, super. Nigdzie mi się nie spieszy. Spróbuję zrobić wielkiego balona. Ciekawe, co z tego wyniknie. Jak na razie, słabo ci to wychodzi. Coś jest nie tak z tą gumą. Nie można jej nadmuchać. Ale wiem, co mogę zrobić. Potrzebuję pompki. To działa. Spójrz się na to. To zupełnie inna sprawa. Mój plan działa. Jaki piękny balon. Umieszczę go na patyku i zachowam na pamiątkę. Wygląda to naprawdę świetnie. Chciałabym dostać balon od Vivien, ale na pewno mi go nie odda, więc będę musiała sama go sobie wziąć. Muszę tylko troszeczkę bardziej się postarać. O nie, co się stało z moim balonem? Dlaczego pękł? Przepraszam, Vivien, chciałam się trochę pobawić. To nie było śmieszne. Lepiej zjedz swoją gumę. Właśnie to zamierzam teraz zrobić. Jest taka dobra, że nie można się oderwać.
Teraz moja kolej na nadmuchiwanie balonów. To dopiero początek. Muszę się troszkę rozgrzać. Spójrz na to, Vivien. Jak ona to robi? Teraz ja się pobawię. Mary, ja nie zapomniałam. Oko za oko. Co się stało? Nic nie widzę. Dlaczego moja twarz jest pokryta gumą do rzucia? Myślę, że ten kolor bardzo ci pasuje. Nie, moja guma jest zepsuta, podobnie jak moje brwi. To straszne. Trzeba je natychmiast przykleić z powrotem. To nie wygląda dobrze. Uff, udało mi się. Odzyskałam swoje dawne brwi. Peter, teraz twoja kolej. Czekałam na tę chwilę. Ręce same sięgają po gumę i nie mogę ich powstrzymać. Dlaczego miałbym to robić? W końcu to wszystko jest moje. Jak dużo gumy ledwo mieści się w ustach. Obawiam się, że to może się źle skończyć. Nie martw się, Vivien, wszystko jest pod kontrolą. Patrzcie, jaki balon mi wychodzi. Super! Przestań, Peter, balon zaraz pęknie. Chowajmy się, Vivien. Miałaś rację, Mary. To była prawdziwa eksplozja. Pomóżcie mi, utknąłem! Wyglądasz jak pająk zaplątany w sieć. Teraz ja będę pierwszy. Wow, ciastka i mleko, ale dlaczego jest ich tak mało? Tylko jedno ciastko, nie podoba mi się to. Vivien, ty otwórz. Ja mam większą porcję. Fajnie, to mnie cieszy. Uwielbiam ciastka z mlekiem. Czy to oznacza, że Mary ma największą porcję? Szybko, podnieś pokrywkę. Jest chyba ze 100 ciastek. I ogromna szklanka mleka. Chciałbym być na twoim miejscu. Ale muszę się zadowolić tym, co mam. Zamierzam wykąpać ciastko w mleku. Myślę, że mi zasmakuje. Wygląda pysznie. O tak, jest super. Nie jestem rozczarowany. Czas na kolejną kąpiel mleczną. O nie, ciastko wpadło mi do mleka. Może uda ci się wyjąć. Obawiam się, że nie dam rady. Czasami jesteś taką niezdarą, Peter. Co zamierzasz zrobić? Wypiję całe mleko, a potem wezmę się za moje ciastka. Masz mleczne wąsy. To takie śmieszne. Są takie dobre, super. Peter, jesteś taki zabawny. Dzięki za komplement, Vivien. Czas, żebyś ty zajęła się swoimi ciastkami. Mój Boże, ale tam jest dużo nadzienia. Rewelacja. A teraz dodam trochę mleka. O nie, ciastka też mi wpadły do szklanki z mlekiem. Kurczę. Może jednak tak będzie lepiej. Zobaczcie, jakie mam teraz mleko. Jak koktajl czekoladowy. Co ty robisz, Vivien? Robię najsmaczniejszy napój na świecie. Mam już wszystkie składniki, a teraz zmieszam je w shakerze. Wow, to świetny pomysł. Brawo. Zobaczmy, co udało mi się zrobić. Teraz przeleję koktajl do szklanki. To wystarczy. Wygląda bardzo czekoladowo. Podoba mi się. Dodam słomkę i parasolkę i można spróbować. Jest nawet lepszy, niż się spodziewałam. Niesamowity smak. Nie da się go opisać słowami. Zazdroszczę ci. Te dodatkowe ozdoby są niepotrzebne. Liczy się smak. I chcę się nim w pełni nacieszyć. Teraz ty, Mary. Jestem gotowa, ale nie wiem, od czego zacząć. Jest tak dużo ciastek. Dobra, spróbuję. Jakie dobre. My też możemy spróbować? Nawet o tym nie myślcie. Już zjedliście swoje porcje. O nie, upuściłam ciastka. Dobrze ci tak, to za karę. Chyba wpadły do mleka. A więc jeszcze nie wszystko stracone. Teraz nasza kolej, Vivien. Czas dać Mary nauczkę. Co wy robicie? Przestańcie. Przez was jestem cała mokra. Mogę otworzyć? Fuj, kaktus! I co ja będę z nim robić? Muszę go polizać, najgorzej. A ja nic nie robię. Ja będę gryźć. Kto zacznie? Ty, Poli. Ja? Dobrze. Będę mieć nadzieję, że nie jest zbyt kłujący. Auć! Jednak jest kłujący. O nie, nie mogę. Wednesday, ale dlaczego ja? Bo tak. Mój biedny język już nigdy nie będzie taki jak kiedyś. Aj, fu, to boli. Moje biedactwo. Babcia ma pomysł.
Zaraz opatrzę ci język za pomocą plasterków. I jak? Lepiej? Świetnie. Czy teraz moja kolej? Muszę coś wymyślić. Zanim zacznę go jeść, muszę oczyścić go z igieł. Kurczę, siedzą naprawdę mocno. Więc rozwiążemy ten problem w inny sposób. Podpalimy go. Nie martwcie się, nie zostaniecie porażone prądem, chyba że jesteście kaktusem. Dobra, naciskam. Mogłabym na to patrzeć wiecznie. A oto i łysy kaktus. Taki dam radę ugryźć. To straszne! W smaku podobne do tego, co gotuje mama, więc ujdzie. Zrobiłam to. Babciu, nie śpi! Co? Gdzie? Kto śpi? Ja nie śpię! Otwierać? Co? Czy to psie jedzenie? Czas na karty. Poli, nie oszukuj! Wednesday, trzymaj! Nic nie mam. A ja muszę to polizać. A ja spróbować! To straszne! Jestem człowiekiem, a nie psem! Babciu, ustępuję starszym, nie przysuwaj tego do mnie! Niech będzie! Spróbuję szybko i zapomnę! Oj, fu! Smakuje gorzej niż kocia karma! Przestańcie się śmiać z babci! Zobaczymy, jak Poli będzie to jadła! Bla, bla, bla! No i zjem! Oj, nie mogę, jak to śmierdzi! Babciu, może nie muszę? Musisz, musisz! Trzymaj łyżkę! Dziękuję! Myślisz, że tak będzie łatwiej? No, przynajmniej nie ubrudzę sobie rąk. Spróbuję. Smakuje całkiem nieźle! Czy ja dobrze słyszałam? Powiem nawet więcej! Bardzo mi smakuje! Teraz posmaruję karmą tosta i będzie o wiele lepszy. To jest pyszne! A do zapachu można przywyknąć. Babciu, możesz mi to robić codziennie na śniadanie? Kochaniutka, ale ja mam tylko karmę dla kotów. Wednesday, otwieraj klosz. Sprawdźmy. Co to za kolorowa ohyda? Wednesday, jaka ohyda? To tęczowy tort! Sprawdźmy karty. Nic nie mam. No trudno. Mam to ugryźć. Najgorsza kara. A ja muszę polizać. Hurra! To lepsze niż nic. Dobra, ja pierwsza. Liczę każdy okruszek. Nie martw się o to. Po prostu go obliżę. Cały dookoła. Poli, wystarczy. No już, już. Zostało tylko troszkę. Możesz ugryźć. Obśliniony kolorowy tort. Wiem, gdzie będzie dobrze się prezentował. Na przykład na twojej buzi. Wednesday, oszalałaś? Masz. Też spróbuj. Jak śmiesz. Poli, zaraz oberwiesz. Co za oślinienie tortu. A to masz bez powodu. Dziewczyny, przestańcie. Już mi słabo. Albo dobra, lecę na telewizor. Akurat na jedynce leci serial. Sprawdźmy. Poli, ty chcesz? No dobrze. Co za pyszności. Teraz czas na karty. Ugryź. Nic. To trochę smutne. A ja będę lizać. W sumie całkiem nieźle. W takim razie ja zacznę. Nie, bo ja. Zjesz wszystko i nie będę miała co lizać. A teraz mogę oblizać każdą warstwę. Bułkę polizałam. Teraz pomidor. Gotowe. Babciu, będziesz jadła? Fuu, burger wygląda okropnie. Jest cały w twojej ślinie. Może jednak nie muszę tego próbować. Wednesday? Poli? Nie macie litości dla babci. Dobrze, ugryzę tylko trochę. Fuu, co za paskudztwo. Nie, nie chcę tego. Co chcesz? Burgera? Zabieraj. A ja go zjem z przyjemnością. Jest pyszny.
Dzięki, babciu, że się podzieliłaś. I co tu jest? O, mamusiu, czy to ośmiornica? Mam nadzieję, że nie jest żywa. Bierzcie karty, dziewczynki. Znowu nic nie mam. To straszne, mam tą gryźć. A ja muszę polizać. Co za pech. Babciu, zagrajmy w kamień, papier, nożyce, żeby wiedzieć, która zacznie. Dobrze. Oj, nożyce pną papier, więc ty pierwsza. Fu, ona jest taka obrzydliwa i taka oślizgła. Jak mam ją polizać? Wygląda, jakby już była cała obśliniona. Okej. Zacznę od macki. Wygląda najmniej szkodliwie. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam. Mój biedny język. Babciu, możesz gryźć. Co? Już? Nie jestem jeszcze gotowa. Dobra, najważniejsze to działać szybko. To straszne. To jest jak jakaś guma. Oj, zaatakowała mnie. Dziewczynki, pomocy. Zdejmijcie ze mnie tego morskiego potwora. Zaraz zdejmę. Babciu, wszystko w porządku? Co ci się stało z twoją twarzą? A co jest z moją twarzą? To wszystko przez Wednesday i tego morskiego dziwaka z przyssawkami. Ciekawe, co tym razem musimy zrobić? Na razie niczego nie rozumiem. Wow, te ciasteczka są takie słodkie. Podoba mi się. Nie trzeba ich jeść. Trzeba z nich wyciąć odpowiedni kształt. A czas ucieka. Nawet nie próbujcie mnie pokonać. Nie zamierzam się tak po prostu poddać. Jestem pewna, że dam radę. Przy okazji mam pomysł. Kurczę, jakoś słabo się czuję. Straciłam równowagę. Przepraszam. O nie, moje ciastko się złamało. Mamy pierwszego kandydata do odpadnięcia. Proszę, dajcie mi jeszcze jedną szansę. To niemożliwe, takie są zasady. Pożegnaj się. I po wszystkim, twoja gra skończona. Nie trzeba było mi grozić. Zostało już niewiele czasu, trzeba się pospieszyć. Prawie mi się udało. Mam zamiar wypróbować metodę Barbie. O nie, to był zły pomysł. Może nikt nie zauważy, że mój herbatnik się złamał. Wydaje mi się, że mamy drugiego przegranego. Przestań się ukrywać, to oczywiste, że nie dam się nabrać. Pokaż swoje ciastko. Ciastko? Jeszcze nie wykonałam zadania, pokażę później. Już przegrałaś, ciastko jest połamane. Nie ma sensu kontynuować. Nie, no pozwól mi iść dalej. To był mały wypadek. To jest takie straszne, wszyscy wisimy na włosku. Już prawie mam, nie mogę się zatrzymać. Zrobiłam to! Super! Zobacz, już wykonałyśmy zadanie. Ja też to zrobię. Nie zostało mi wiele. Zostało kilka sekund. Trzeba się pospieszyć. No dalej, dalej. Prawie wycięłam trójkąt. 3, 2, 1, stop! Zrobiłam to. Idę dalej. Spójrz się na ten idealny kształt. No gratulacje, świetnie sobie poradziłaś. Aż strach sobie wyobrazić, co będzie dalej. Wow, jak dużo hot dogów, podoba mi się. Sprawdźmy, czy potraficie zjeść swoje porcje w 3 minuty. Poddajcie się od razu, i tak będę pierwsza. Mam doskonały apetyt. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Mamy dla ciebie jedną małą niespodziankę. Zobaczymy, jak bardzo lubisz ostre. Nalej jej więcej, Barbie. Na pewno nie może zjeść tych hot dogów. Zostało mi już tylko troszkę. To jeszcze nic nie znaczy. Dlaczego tu się zrobiło tak gorąco? Ja płonę, pomocy! Wow, co za płomienie! Z łatwością można by na nich podpiec nasze jedzenie. Nie poszło to zgodnie z planem. Chciałam ciepłe hot dogi, a dostałam węgielki. Jak ja mam to teraz jeść? Pomocy, dajcie mi trochę wody szybko! Mam tu przecież butelkę. O mój Boże, to za ulga. Od razu czuję się o wiele lepiej. Suzy, wyglądasz teraz jak nadęty balon. Wielkie mi rzeczy, ale doskonale się bawię. Nie szturchaj mnie. Co ty zrobiłaś? Cała woda wypłynie z powrotem.
Ej, nie we mnie! Będę cała mokra! Przepraszam, ale to twoja wina. Jak tu zimno. Muszę się natychmiast wysuszyć. Jaki silny strumień powietrza. Prawie mnie stąd wywiało. Dobra, dość tych głupot. Zjadaj swoje węgielki. Dlaczego mi o tym przypomniałaś? No nie chcę. Dobra, wezmę się w garść i to zrobię. Fu, obrzydza mnie nawet patrzenie na to. Na pewno jest to bardzo niesmaczne. O, jedzenie hot dogów jest o wiele przyjemniejsze. Czas przerwać tę sielankę. Wyrzucę jednego hot doga, żeby Polly nie mogła go zobaczyć. O, Barbie zjadła wszystkie węgielki. Kurczę, ona też przejdzie do następnej rundy. Czas minął. Trzeba sprawdzić wasze wyniki. Widzę, że nie ma nic na stole. Myślę, że trzeba sprawdzić też podłogę. No to niezły pomysł. Co ja widzę? Hot dog, który należy do Polly. Ale to nie było na moim talerzu, przysięgam. Zjadłam wszystko do ostatniego okruszka. To już nie ma znaczenia. Ważne, że przegrałaś. Ale to niesprawiedliwe. Nadchodzi chwila prawdy. Spójrz, to chyba konsola do gier. Tak jest. Trzeba będzie ją narysować. To super, poradzę sobie. Rysujesz jak kura pazurem. Moja praca będzie zdecydowanie lepsza. Jest już szkic, niewiele zostało. Kurczę, nie doceniłam Barbie. Świetnie jej wychodzi. Muszę natychmiast coś wymyślić. Wiem, mam kolejny chytry plan. No uważaj, Barbie, niedługo nie będziesz miała czym malować. Zobaczymy, jak sobie poradzisz bez pędzla. Voila! Nie ma. Dobra robota. Z czego się tak śmiejesz, Suzy? O nie, zepsułaś mój pędzelek. Tak jest? Możesz więc już teraz przyznać się do porażki. Nie ma mowy, nie zamierzam się poddawać. Na pewno jest na to sposób. Spróbuję malować drugą stroną pędzla. To działa. I wygląda całkiem nieźle. No nie wierzę, znowu jej się udało. Oddaj mi to. Zniszczę twój pędzelek. Teraz na pewno nie da się go naprawić. To nie fair. Nie grasz według zasad. No to ja też to zrobię. Obleję twój rysunek czarną farbą. Nie rób tego, zepsujesz go. To prawda, dokładnie tego chcę. Wasz czas się kończy, zatrzymujemy się. Oto moja praca, czyż nie jest piękna? A ja nie mam się czym chwalić. Barbie zniszczyła mój rysunek. Jednoznaczna porażka, no przepraszam. Jak mogłaś, Barbie? Myślałam, że jesteś moją koleżanką. Ale sama się o to prosiłaś. Hurra, zwycięstwo jest moje. Udało mi się. Ta konsola do gier wędruje do ciebie. Ekstra. Nie na darmo tak się starałam w tym challenge'u. Gra była tego warta. Jestem taka szczęśliwa. No dalej, dalej. Już niedużo zostało do wygranej. Jesteś całkiem niezły, brawo. Ty też grasz świetnie. Przybij piątkę, kolego. Spójrzmy, co chcę. Frytki. Nic skomplikowanego. Zaraz zrobimy. Znam przepis. Chyba muszę wlać olej. Wleję więcej. Będzie bardziej tłuste i smaczniejsze. No i będzie się dobrze smażyło. Wysypię całą paczkę, bo frytek nigdy nie można mieć za dużo. Wnuczko, co ty robisz? O nie, to się zaraz spali. Trzeba szybko ugasić ogień. Uff, nie było czegoś takiego w przepisach na YouTubie. Prawie spaliłaś kuchnię i nas wszystkich. Lepiej ucz się od babci. Bierzemy tylko odrobinę oleju. Zmniejszamy ogień i wrzucamy ziemniaki. No proszę, idealnie. Możemy położyć je na talerzu. Och, jakie dobre. To wszystko dla mojej wnuczki. Muszę tylko dodać troszkę pysznego keczupu. Frytki i keczup to idealne połączenie.
Moja wnuczka na pewno to pokocha. A ile kalorii jest w tym daniu? Pokażę wam, jak to trzeba zrobić. Pozbywamy się dodatkowego zbędnego oleju. Następnie zawijamy frytyczki w kawałek aromatycznego boczku i zwijamy w rulonik. Na wierzchu dodajemy szczyptę bezglutenowego dżemu borówkowego. I dekorujemy gałązką rozmarynu. Kulinarne arcydzieło gotowe. Ja wymyśliłam coś lepszego. Bananowe żelki, które są tak podobne do frytek. A jak dodamy syrop truskawkowy, to będą wyglądać jak frytki z ketchupem. Moja siostra uwielbia słodycze, na pewno to jej się spodoba. Wreszcie wszystko gotowe. Dziecko już czeka na swoje jedzenie. Jako pierwsze uwagę przykuło danie od babci. Klasyczne frytki i ketchup. Wygląda naprawdę smakowicie. Dziewczynce się spodobało. Ciekawa, jak będzie jej smakowało danie dla prawdziwych smakoszy. Szefowa kuchni sięgnęła po nietypowy przepis. Jednak nie spotkał się z uznaniem. I jeszcze został prezencik od siostry. Wygląda jak frytki i ketchup. Ale to słodkie żelki z sosem truskawkowym. Maczamy i jemy. Pozostało nam wybrać zwycięzcę. I wygrywa danie babci. Hurra! Babcia dobrze się spisała. Ups, coś mi strzeliło w karku. Co teraz będzie chciała zjeść nasza mała dziewczynka? Wow, chcę sushi. Co to takiego? Nie wiem, jak to ugotować. Pokażcie babci, co ma robić. Najpierw trzeba ugotować ryż w specjalny sposób. Wystarczy, resztę rób sama. No i zrobię, babcia wie, jak ugotować ryż. Sushi z paskudnymi wodorostami? Wolałabym znowu zrobić coś słodkiego. Albo słodko-kwaśnego. Weźmiemy te słodko-kwaśne języczki, zamiast sosu dodamy bitą śmietanę, owiniemy żelkowe oko i dorzucimy kilka żelków Haribo. Wyszły takie duże i kolorowe kawałki. Widzieliście kiedyś takie sushi? Och, teraz trzeba wziąć arkusz nori i przeciąć go na pół. To wszystko jest takie suche. Pęka! Jak ty to zrobiłaś? Jestem profesjonalistką, babciu. Następnie rozkładam wszystko na macie i formuję rolkę. Skręcam ją za pomocą maty i ostrożnie kroję. Proszę! Klasyczna rolka z imbirem i wasabi gotowa. Babcia nie potrafi zrobić tych twoich rolek. Nie trzymają kształtu. Bingo! Wiem. Włożę farsz do ogórka. Powinno być smacznie i zdrowo. To stary przepis na przekąskę. Awesome! Czas na degustację. Raz, dwa, trzy. Zacznijmy od tej porcji. Sushi szefowej kuchni wygląda idealnie. Tak samo dobrze smakuje. Jakie duże i kolorowe rolki. I bardzo, bardzo smaczne. Tak bardzo, że od razu wygrywają. Kurczę, nawet nie spróbowałaś moich. Babciu, obudź się. Wnuczka znowu chce coś pysznego. I tym razem deser. Czekoladowy koktajl. To mój ulubiony przepis. Potrzebne będą kostki lodu. Do słoika wleję sporo sosu czekoladowego. I napój ze Starbucksa. A ręcznym mikserem ubiję mleczną piankę. Co ty robisz? Przepraszam, babciu, za blisko siedzisz. Co to za torebeczka w ręku babci? Kawa rozpuszczalna 3 w 1? Czy ona naprawdę zamierza dać ją wnuczce? Wygląda na to, że sama jest jej wielbicielką. A ja kontynuuję. Teraz dodamy trochę bitej śmietany. Często robię sobie taki deser. Spróbuję. Posypię jeszcze pokruszonymi Oreo. A na wierzchu położę ciasteczko. Gotowe. Taki koktajl trzeba pić przez słomkę. Kto robi koktajl w ten sposób? To straszne. Nieraz robiłam słodkie napoje. Potrzebne są świeże ziarna kawy. Odmierzam wszystko, co do grama. Miele ziarna na drobny proszek.
nie zaparzam. Kawa będzie idealna. Pozostaje tylko udekorować ją mleczną pianką. Właśnie w ten sposób. Dekoracja w postaci płatków śniegu gotowa. Idealnie. Ostatnio nie podobały jej się twoje dekoracje. Nadszedł czas na degustację. Ślinka cieknie na sam widok. Piękny koktajl, a na wierzchu ma smaczne ciasteczko. Pyszne. Czego nie można powiedzieć o kawie rozpuszczalnej? Babcia chyba chciała otruć swoją wnuczkę. Napój szefowej kuchni ma przyjemny aromat, ale smak nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasza bohaterka wybiera ten piękny koktajl. Znowu wygrałam! Super! Następne zadanie dla was to... gofry! Co to jest? A, znam na to przepis! Rozbijamy jajka, dodajemy cukier. Można dodać więcej. Dzięki temu gofry będą smaczniejsze. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Uff, męczy mnie to już. Chyba wystarczy. A teraz można dodać mąkę. A psik! Ojej, babciu, przepraszam, znowu cię ubrudziłam. Więcej mąki oznacza więcej gofrów. No, może nie potrzebuję aż tyle mąki. Odłożę nadmiar. Nic jej z tego nie wyjdzie. Ale stary, wypróbowany przepis babci na pewno się sprawdzi. No i proszę, można wlać ciasto do gofrownicy. Ja też prawie skończyłam. Wyjdą idealne, rumiane gofry. Czym wy chcecie karmić to dziecko? Musi się zdrowo odżywiać, żadnego cukru. Bierzemy cukinię, ścieramy ją na tarce, dodajemy jajka i mieszamy ciasto. Zrobię to szybko za pomocą miksera. Jak to paskudnie wygląda! I smażymy nasze super zdrowe gofry. Jakie różnorodne dania przygotowały zawodniczki. Co za aromat, sama bym to zjadła. Muszę to tylko udekorować bitą śmietaną i owocami, tak jak na zdjęciu. Wyszło super! Co to jest? A, tego właśnie potrzebuję. Miodek i odrobina masła na wierzchu. O, jakie dobre, jakie piękne! Czas na wyciągnięcie gofrów. Zieleń to kolor zdrowia. Nie zabraknie pięknego podania. Coś niezwykłego i dodam zieleniny na wierzchu. Bellissimo. Nie podoba mi się. Proszę bardzo, wnuczko. Te gofry wyglądają dokładnie tak, jak chciała dziewczynka. Tylko o co chodzi z tym dziwnym nadzieniem? Skorupki jaj. Trzeba być ostrożniejszym, kiedy się gotuje. Co to jest to zielone? Jakaś trawa na wierzchu? Mimo to trzeba spróbować. Malutki. Ładnie pachnie. Ale smakuje beznadziejnie. Czego się spodziewać po tych gofrach? Ojej, chyba naprawdę dobrze smakują. Palce lizać, oto zwycięzca. Hurra, to moje, babcia je zrobiła. Lęcz. Chcę kręcić pierwszy. Świetnie, cała góra różnych lodów. To spełnienie marzeń. Kate, twoja kolej. Kręci mi się w głowie. Co tam wypadło? O nie. Dlaczego jestem tak karana? Paprytki są takie ostre. Nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta. Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką. A moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet, jak zrobić jeszcze ładniejszy tort. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tort był jeszcze wyższy. Na przykład za pomocą kulek lodów. O,
Wow, jaki wysoki! Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite. Tak jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Chcesz? Ale nie dostaniesz. Po co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła. Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wzniecę tu pożaru. Życz mi powodzenia. A, moje usta płoną! Co za koszmar! Nie zjem tego więcej! To są prawdziwe tortury! Tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy, jaką karę otrzymasz. Tabasco! To znaczy, że twój tort będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie sosu Tabasco. Co ty robisz? Przestań! Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony, to okropne. Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre. Już nawet nie czuję ust. Z twoich uszu wydobywa się para. Ojej, no to lecę. Dokąd? Kto dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? Majonez i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała. Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair. Trzeba to powtórzyć. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie, gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam Nutellę i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majonez jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu. A Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Jak mam wycisnąć majonez na ciasto? Jest taki gęsty. To po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Mam pomysł. Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie pyszny. Też muszę tego spróbować. Ups, teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne, przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez, nadal nie chce wyjść. No dalej. No w końcu, ale wygląda po prostu obrzydliwie. Bingo! Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem. Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, kto jest za to odpowiedzialny. Zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała. Pomóż mi teraz, jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu. Muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. To bardzo wymagająca praca tak na marginesie. Wyszło idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz, jaki tort zrobiłem. Jest taki czekoladowy i taki duży. Ja też taki chcę. Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto. Twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie, dzięki. Wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko. Jakie to jest dobre. Radzę każdemu spróbować takiego tortu. To są emocje nie do opisania. Ja też muszę spróbować. Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne. Fuj. No co tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa, wspaniale. Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki?
to świeczki, które trzeba będzie zdmuchnąć. A ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do zjedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I nie tylko wąsy, również bródkę. Teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz? Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałam, że możesz jej dotykać. Będę nią dekorować tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki. Króliczki, a nawet kaczuszkę. Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie. Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem. Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle? Ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek. Raczej na to, żeby je zdmuchnąć. Myślisz, że to jest śmieszne? Włączyłeś alarm. Teraz wszyscy będziemy mokrzy. Co ja zrobiłem? Nic nie widzę, głupia woda. Tom, to wszystko twoja wina. Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu. A moje uległo. Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra, czas, żebym ja spróbowała. Czuję smak świeczki, ale tort i tak jest świetny. Cieszę się. O, to mój kurier przyjechał. Już otwieram. Muszę tylko wstać. Witam, to są twoje pieniądze. Proszę. A to dla mnie. Zobaczymy, co on mi tu przywiózł. Wow, jakie ogromne kawałki drewna. Jakie ciężkie. Co jeszcze tu jest? O rany, jakie wielkie pudło. Znalazłam tu coś jeszcze. To wygląda jak kolejna część łóżka. Hop! I wiertarka. Super, jak tylko wyjdę z tego pudła, to biorę się za złożenie łóżka. Odlot! Będę miała najpiękniejsze łóżko na świecie. Dobrze, że mój tata nauczył mnie posługiwać się narzędziami. Skończyłam. Teraz przechodzę do materaca. Przykręcę ostatnią śrubkę i gotowe. Nie ma mowy. Ta biedaczka nie będzie miała lepszego pokoju niż ja. Ja też zamówię sobie coś fajnego. Oto nadchodzą moi budowlańcy. Dzień dobry. To są wasze pieniądze. Pokój jest na końcu korytarza. Trzecie drzwi. Widzisz, Marie, mój pokój powstanie w kilka sekund. Tylko uważajcie na moje zabawki. Są dla mnie bardzo cenne. Proszę, pokój gotowy. Świetnie, podoba mi się, ale brakuje moich fotografii na ścianach. Tak, od razu lepiej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. O rany, ja też zrobię coś fajnego. Mój pokój jest trochę pusty. Wiem, wpadłam na genialny pomysł. Potrzebuję tych tęczowych zasłonek. I podoba mi się ten fajny obrus. O tak, zaraz zrobimy piękne zasłonki do mojego pokoju. Super, muszę też udekorować ściany. Już wiem, jak to zrobię. Mam tu karton i nożyczki. Wycinamy tu i tam i oto powstał śliczny szablon kwiatowy. Dzięki niemu mogę stworzyć piękne wzorki w całym pokoju. Wszystko, czego potrzebuję, to farba i pędzel. Zaraz pokażę, jak to robię. Ale to wcale nie jest trudne. Tylko spójrzcie, jakie to słodkie. Podoba mi się. Co ona tam na was grała na tych ścianach? Kwiatki? Mam kolejny fajny pomysł.
Myślicie, że to śmieci? Nic bardziej mylnego. Te patyczki po lodach będą świetną półeczką na różne fajne rzeczy. Widzicie? Postawię tu kwiatka. A tutaj origami. Super! Sprawdźmy, co tam jeszcze mam. Skarpetka? Chyba wczorajsza, więc się nada. Bierzemy kilka i skręcamy je między sobą. Chyba troszkę za mało. Potrzebuję więcej skarpetek. O tak, o wiele lepiej. Zobaczcie, jaki kolorowy i fajny jest mój dywanik. Ale czegoś tu brakuje. Już wiem. Przecież miałam tu obrus. Kilka ruchów i zrobię sobie hamak na cały pokój. O tak. Można się zrelaksować. Cześć, Emma. Zrobiła sobie pokój? Zgapiła ode mnie. Cześć, dziewczyny. Wpadnijcie do mnie z wizytą. O, już są. Biegnę otworzyć drzwi. Cześć, Rachel i Jessica. Poznajcie moją biedną sąsiadkę. To jest Marie. Nie musicie się z nią witać. Mam fajny pokój, co? Proponuję poimprezować. Tylko nas odgrodzę, żeby moja biedna sąsiadeczka nas nie podglądała. Marie nie jest tu mile widziana. Co? Nie, to nie. Znajdę sobie coś do roboty. O, ten znak wygląda bardzo fajnie. Wezmę go sobie. Butelka coli? Super! A co jest w śmietniku? Jeszcze więcej butelek po coli. Ekstra, przydadzą mi się wszystkie. Okej, postawię tu butelki po Coca-Coli, a na wierzchu będzie blat ze znaku drogowego. Cudownie. Gdzie jest mój miś? O, tutaj. Hej, kolego, mam dla ciebie troszkę cukierków. Zrobimy sobie własną imprezę. Częstuj się! Co? Dlaczego ta prostaczka jest taka szczęśliwa? Dziewczyny, włączymy karaoke. I to na maksa. Co? Dlaczego tak głośno? Jak je wyłączyć? Wiem, co zrobię. Dzień dobry. Moja sąsiadka urządziła zbyt głośną imprezę. Proszę zareagować. Dobry wieczór. Za mną. Tutaj są. Zaraz to załatwimy. Co wy tu robicie, dziewczyny? Po północy karaoke? To naruszenie prawa. Spokojnie, dziewczyny, załatwię to. A, no trzeba było tak od razu. Przykro mi, ale nie mogę pomóc. Co? Ale jak to? Dobra, sama sobie poradzę. Mam już nawet pomysł. Zaraz nadmucham balona i powieszę go pod sufitem. Właśnie tak. Zrobię taką imprezę, że przyjaciółki Emmy od razu do mnie przybiegną. Z tych płyt wyjdą świetne elementy odblaskowe. Będą idealnie pasować do mojej kuli dyskotekowej. Super! Wychodzi rewelacyjnie. A telefon i megafon ogarną głośną muzykę. Bawimy się, misiu! Woohoo! Co tam się dzieje? Kolejna impreza? Emma, sorry, ale idziemy do pokoiku twojej sąsiadki. Cześć, Marie! Przyszłyśmy do ciebie, ale masz tu fajnie! Co? Poszły do tej prostaczki? Jakie mam piękne manikir. Co to ma być? Mysz? O, mamusiu! Marie, Marie, ratuj mnie! Tam jest mysz! Zabierz ją! Cześć, słodziaczku! Zatrzymam ją sobie. Chciałam mieć jakiegoś zwierzaka, żeby się nie nudzić. Wiem nawet, jak zrobić jej fajny kartonowy domek. Zobaczysz, będziesz zachwycona. Najpierw wytniemy potrzebne elementy z kartonu i wszystko razem złożymy. Na pewno będziesz potrzebować zasłon na okna i tabliczki z imieniem. Zaraz wszystko zrobię. Nazwę ci Miki. No wejdź do domku, kochanie. Jesteś teraz moją najlepszą kumpelą. Ale uroczo. Ja też potrzebuję zwierzaka. Halo, kiedy będziecie? Czekam.
O, a oto i mój pupilek. Nikogo tu nie ma? Jak to? Ojej, tylko spójrzcie na tego słodziaczka. Tak się cieszę, że cię mam. Nazwę cię Phoebe. Teraz uczeszę ci włoski, żebyś była taka ładna jak ja. I przydałoby ci się kilka akcesoriów. Wow, wyglądasz jak milion dolarsów. A oto twój smakołyk. Jedz, moja dziewczynko. Czy Miki polubiła Phoebe? Myślę, że to stuprocentowa przyjaźń. Nie można im zabronić być przyjaciółkami. No dalej. Stój, Phoebe! Miki! O nie! Nasze zwierzaki się polubiły. To takie zabawne. Szybko.